Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł. Mamy już 2014 rok. Pora więc przyjrzeć się, jakie gry nas czekają, a dokładniej w jakie gry mam zamiar zagrać, którym grom się przyglądam, które być może pojawią się na kanale. Zapraszam. Pierwszy tytuł to Thief Out of Shadows. Typowa skradanka, który wcielamy się w rolę złodzieja, który chce wykorzystać sytuację panującą w mieście. Po latach wraca do miasta. Tam ludzie są nękani nie tylko przez barona, straż miejską, ale również przez jakieś dziwne, magiczne moce. Czy będzie to tytuł ciekawy na serię? Jeszcze nie wiem, będę musiał to zbadać. Do premiery zostało już naprawdę niewiele czasu. Nie wiem, jak wam się widzi taki tytuł, no jako seria. Jest to jednak skradanka, tak więc dość powolne przechodzenie fabuły. I przede wszystkim dość spokojna gra. Nie wiem, czy takie coś wam odpowiada. Premiera jest 28 lutego, tak więc już niedługo. Ja tymczasem postaram się przejrzeć jeszcze jakieś wszelkie materiały dotyczące tej gry i zobaczę, czy warta uwagi, czy też do spokojnego pogrywania poza godzinami. Daylight, czyli survivor horror, w którym wcielamy się w rolę kobiety. Kobiety, która znajdzie się w szpitalu psychiatrycznym, opuszczonym szpitalu psychiatrycznym, nawiedzonym przez różnego rodzaju dziwne moce, upiory. Jedyne, co ma pod ręką, to tak naprawdę swój telefon, który będzie służył za latarkę, za mapę i za tak naprawdę wykrywacz zjaw. Będzie nam umożliwiał poprzez wszelkiego rodzaju jakieś tam szumy na tym telefonie dostrzeżenie jakiejś zjawy bądź spodziewania się tej zjawy. Troszeczkę inny klimat niż zwykle, zupełnie coś innego niż spokojne budowanie miasta. Chciałbym rozpocząć taką serię, w której będzie troszeczkę bardziej strasznie, w której będę mógł się przestraszyć. Mam nadzieję, że nie będę zbyt głośno krzyczał i że nie będę musiał tej serii zbyt szybko skończyć i przetrwam do końca. Co lepsze, gra oferuje tak naprawdę jedną mapę. Jedna mapa, która będzie się generowała podczas ładowania, podczas uruchamiania gry. A więc za każdym razem będziemy musieli przejść innymi korytarzami, w inny sposób, inną częścią szpitala na przykład. Także to też wymaga od nas przejścia gry kilkukrotnie, aby dokładnie poznać fabułę, aby dokładnie zapoznać się z tym tytułem. Zobaczymy. Premiera już na początku tego roku. Jednak mamy już połowę stycznia, tak więc nie wiem, kiedy możemy się spodziewać. W dalszym ciągu nie ma konkretnej daty. Czekamy. Wasteland 2. Gra turowa tak naprawdę. System walki turowej. Widok izometryczny. Przypominają się stare gry, stare dobre gry, starsze nawet ode mnie. W przypadku Wasteland właśnie tak jest. Poprzedniczka wyszła w 1988 roku, czyli jest starsza ode mnie o kilka dobrych lat. Chciałbym powrócić do tego tytułu po to, aby nieco pokazać coś innego, po to, aby przywrócić trochę wspomnień ze starych, dobrych gier. Innych niż obecne, dynamiczne, czasem bardzo kładące duży nacisk na realistykę, na fizykę, na grafikę, na oprawę audio, a nie nagrywalność. Wasteland 2 z pewnością tym, czym nas uraczy, to będzie przede wszystkim grywalność. Zobaczymy. Na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy się pojawi. Ma pojawić się w 2014 roku. W chwili obecnej można wyłącznie zagrać w betę, ale tylko dla osób, które uiściły odpowiednią sumę na rzecz tego tytułu. Watch Dogs. Tytuł, który miał się pojawić już w tamtym roku. Na szczęście został przeniesiony i obejrzymy go dopiero w tym roku, w maju. Najprawdopodobniej w maju. Tytuł, który wprowadzi nas w świat przyszłości, w którym tak naprawdę rządzi technologia,
dzięki telefonowi, dzięki specjalnym technologiom możemy włamywać się do wszelkiego rodzaju urządzeń, do infrastruktury miejskiej i nimi zarządzać, czy to miejskimi kamerami, czy to jakimiś innymi urządzeniami. To nam pomoże z kolei w wykonywaniu wszelkich, często niebezpiecznych misji. Oprócz telefonu, rzecz jasna, będzie broń palna, która również pomoże nam przetrwać wszelkiego rodzaju potyczki. Czyżby takie ukazanie rzeczywistości przez wroga przeciwko zbyt dużej ilości technologii w naszym życiu? Kto wie? GTA 5, czyli sandboxowy świat, otwarta przestrzeń, dużo akcji, dużo możliwości i nowość. Trzy postacie, czyli tak naprawdę trzy historie, splatające się historie, które chciałbym poznać i przede wszystkim zobaczyć, jak to będzie wyglądało na platformie PC. Czekam z niecierpliwością, w dalszym ciągu nie wiadomo, kiedy będzie premiera. Alien Isolation, czyli tak naprawdę survival horror, w którym wcielamy się w Amandę Ripley, czyli bohaterkę, córkę głównej bohaterki właśnie z filmu. Wszystko dzieje się mniej więcej po 15 latach i musimy przetrwać atak obcego. Co najlepsze, nie będziemy już mieli broni, ogromnych gnatów, miotaczy ognia, tylko dłonie. Tylko dłonie i wykrywacz tak naprawdę, wykrywacz ruchu. Główne zadanie to ukrywanie się, przetrwanie, jak sama nazwa wskazuje, survivor horror. Chciałbym spróbować tej gry, przekonać się, czy będzie miała taki klimat jak film, czy też taki klimat jak gra, czyli zwykła nawalanka. Wiedźmin 3 Dziki Gon. Cudowna fabuła, miodna akcja. Wspaniały RPG, w który naprawdę warto zagrać. Przede wszystkim teraz dodatkowo jeszcze sandboxowy świat, otwarta przestrzeń i większy nacisk na misje poboczne. Nic dodać, nic ująć. Trzeba w to zagrać. Tym bardziej, że jest to nasz krajowy produkt. Nasz własny tytuł. Oczywiście, jeżeli chodzi o gry, które dzisiaj zaprezentowałem, są to tytuły, które wzbudzają moje zainteresowanie, którymi obecnie się interesuję i w które najprawdopodobniej zagram. Czy to sam poza godzinami pracy, czy też właśnie na kanale na YouTube. Wszystko jednak zależy od tego, jak się dalej potoczy rozwój danej gry, w jakiej cenie będzie gra i czy w dalszym ciągu będzie mnie interesowała. Możecie także pisać w komentarzach, ewentualnie na maila, wasze propozycje co do gier, które mogłyby się pojawić na YouTube, ewentualnie gry, które was właśnie interesują w roku, rzecz jasna, 2014. Tymczasem dzięki za uwagę, do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się.